Na pewno rzadziej kupujemy. Ja zwracam mocno teraz uwagę na to, aby ciuchy były z lepszej jakości, czyli żeby kupować może i drożej, ale dużo rzadziej. I żeby po prostu nie nosić plastiku. Second handy tak, natomiast ja akurat jeżeli chodzi o wyszukiwanie w second handzie nie jestem, bo trzeba mieć smykałkę i trzeba mieć taką umiejętność wyszukiwania perełek. Moja siostra ma taką, także jak coś to idę z nią. Tak, ale za to u nas w rodzinie w ogóle jest taka trochę tendencja do tego, żeby jak coś nam już nie do końca leży, albo coś na przykład Tak, to gdzieś tam nie, to przekazujemy przekazujemy dalej. dalej po prostu, nie, tak, nie wyrzucamy, nie, A po prostu to jest wykorzystywane. młodzież w naszej rodzinie chodzi do second handów i wręcz to jest modne teraz wśród młodzieży. Moda ekologiczna i w ogóle ekologia jest nam bardzo bliska i cieszymy się, że świat teraz idzie w tym dobrym kierunku, że już na przykład chociażby nie produkuje się tyle słomek plastikowych, ja już na szczęście nigdzie nie spotykam, kubków, Tak. wszystko jest papierowe, a my z kolei tutaj jesteśmy po to, aby zainspirować innych, a właściwie, żeby zaprezentować Jak można wykorzystać niektóre rzeczy? zaprojektowane przez, my mamy akurat od projektantki Aleksandry Dzwonkowskiej, która tworzyła razem z dzieciakami z Puław takie przepiękne kreacje, niczym z baśni. Dokładnie.